Rok 2021 powoli, nieuchronnie zbliża się ku końcowi. Niedługo powitamy 2022 rok. Jeżeli nie macie pomysłu na to, jak spędzić Sylwestra, a właściwie z czym w ręku, to my spieszymy z pomocą i za chwilę przygotujemy dla Was drinka. Oczywiście miodowego, więc zostańcie z nami do końca. Witajcie z Krakowskiej 4, lokalu znajdującego się w samym centrum miejscowości Białobrzegi, w województwie mazowieckim. A ze mną jest już Ewa Popiel, Time to Drink. Dzień dobry, witaj. Bardzo mi miło, cześć, witam. Będzie. Powiedz tak, zbliża się Sylwester. To Sylwester to taki czas, kiedy lubimy sobie posiedzieć przy czymś mocniejszym, więc co zaproponujesz? Jest tylko jeden warunek. Ten koktajl, który przygotujemy, mam nadzieję, że wspólnie, musi zawierać miód, więc słucham. Michale, z racji tego, że pogodę mamy taką, jaką mamy, no niestety nas nie rozpieszcza. Pierwszy koktajl, który dzisiaj przygotujemy, jest jednym z najpopularniejszych koktajli podawanych na ciepło. Koktajl na ciepło? Bo nam koktajle kojarzą się z tym, że dajemy do nich dużo lodu, bardzo dużo lodu. I pijemy je zimne, a ty proponujesz coś na ciepło. Zaskoczę cię tym razem. Jest taki koktajl, nazywa się Hot Toddy. Wykorzystamy do niego whisky. U nas wykorzystamy taką, która już w swoich aromatach posiada nuty miodu. Wykorzystamy oczywiście nasz wspaniały miodek. Wykorzystamy soczek z cytrynki, cynamon, goździki. No, będzie pysznie. No to co, zaczynamy? Zaczynamy. Z racji tego, że są to drinki, koktajle, które może przygotować każdy, bardzo chciałabym, żebyś to właśnie ty przygotował. Moje dwie lewe ręce za chwilę przygotują koktajl, rękawy zakasane, mów co mam robić. No właśnie, nie przejmuj się, wszystko ci powiem, a więc... No to co, zaczynamy? Zaczynamy. Potrzebujemy szklankę z uchem lub kubek. Mam. Masz. Potrzebujemy whisky, 60 ml. Masz Mam. Tutaj taką przepiękną, złotą miareczkę, typowo sylwestrową i lejemy. Czy to jest 60? To jest 30, więc musisz dwa razy. Dać podwójnie, dokładnie. I dwa. Czy dobry barman rozlewa, czy nie rozlewa? Doskonale. Prosiłabym cię teraz, żebyś dodał cynamon, który wcześniej specjalnie dla ciebie, no nie, wiesz, może ten potraktowany madlerem. To są goździki. Tutaj mamy. O, tu mamy, tak, tak już przygotowany. Tak, ten potraktowany dobra. Madlerem. I co, po prostu, dodatkowo. Tak? Tak, śmiało. No to cyk. Kilka goździków. Lubisz anyż? No, wszystko lubię. Jeśli lubisz, możemy dodać gwiazdkę anyżu. Czy ją jakoś mam ułamać, czy po prostu? Niekoniecznie, notuję. Będzie pięknie wyglądać w koktajlu. Pięknie, mamy to. Dodaj proszę około 20 ml soczku z cytryny. Sok z cytryny przygotowaliśmy wcześniej, do około 20 ml. Mamy to. Uwaga, 3, 4, poszło. 20 ml naszego płynnego złota, czyli miodku. Pięknie. Leć miodku, leć. Jeszcze chyba trochę, mamy to. Dobrze, uwaga. Najważniejszy punkt. Super, dobra. Doskonale sobie poradziłeś. I teraz wszystko zalewamy gorącą, ale nie wrzącą wodą. Aby wszystko, co jest zawarte mieszam, w naszym koktajlu. Mieszam, czy nie mieszam? Za chwilkę będziesz mieszał. No i teraz śmiało, łyżka barmańska i energicznie mieszamy. Dobrze. Śmiało, śmiało, śmiało. Muszę przyznać, że doskonale ci idzie. Widzisz, pięknie. No i voilà. Mamy nasz to. Nasz rozgrzewający koktajl mamy gotowy. Mamy w nim wszystko to, co najlepsze, czyli witamina C, miodek, no i rozgrzewające procenty. Więc opisz teraz ten smak, tak aby zachęcić naszych widzów. Miodowo, cytrynowo, korzenny. Najlepszy. Moi drodzy, szczęśliwego nowego roku. Subskrybujcie nasz kanał, bądźcie z nami i zobaczcie inne filmy, które teraz się dla Was wyświetlają.